Padł tu fragment samolotu. Może mój sprzęt jest w tym ładunku. Muszę go odciąć. Potrzebuję narzędzia, żeby to otworzyć. Może to jakiś kawałek wraku. Niech to szlak. Thank you.
Właścicielem Cusco jest Hernando Pizarro, prawowity przedstawiciel korony hiszpańskiej. Diego de Almagro został pojmany. Rodrigo Orgones nie żyje, a reszta ich zaprzańczych wojsk została rozgromiona. Przeszliśmy przez góry i wyszliśmy na wybrzeżu w pobliżu Cusco. Orgones wyszedł nam naprzeciw w kaczupampie, co dla jego kawalerii było złym wyborem. Jego falkonety rozproszyły natarcie piechoty Gonzala, ale bagniste podłoże uniemożliwiło jego doświadczonej kawalerii osiągnięcie prawdziwej przewagi. Nasi cesarscy arkebuzerzy przebyli rzekę i zalali przeciwników ogniem piekielnym. Pizarro i Orgones stali na czele swoich oddziałów jazdy, które zlały się w dwie nacierające na siebie kolumny i z rykiem wszystkich gardeł starły się w pełnym galopie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. W bitewnym harmidrze Orgones został postrzelony, spadł z konia i zginął. Powiadają, że tchórzliwy Almagro uciekał z pola bitwy na ośle. To do niego pasuje. Fragment dziennika Alonza Luisa. Nieźle, ale to tępy kawałek metalu. Muszę go czymś naostrzyć. Powinno być wystarczająco ostre. Zaopatrzenie nadal się na czymś trzyma. A, wisi na drugiej linie. Teraz mogę odzyskać swój sprzęt.
Dlaczego nie spakowałam wszystkiego razem? Panno Croft? Jest tam kto? Odbiór! Miguel? Gdzie jesteś? Cholera! Ostrożnie, ostrożnie. Dokąd to zaprowadzi? Maja. Dziś rano weszliśmy na niezbadany teren, pozostawiając za sobą wyblakłe na słońcu kości obozu martwych koni. Wygląda na to, że sytuacja obróciła się na niekorzyść Raleja. Ze względu na zabandażowaną nogę zwolnił kroku i wlecze się w ogonie grupy. Kiedy ojciec to dostrzega, odwraca się, by uśmiechem dodać nam otuchy.
Jego przesadnie energiczny krok zadaje kłam jego spokojnej postawie, kiedy prześciga nas na widok każdego zbliżającego się zakrętu, grzbietu czy skarpy. Ostrożnie, ostrożnie. Ciekawe, dokąd to zaprowadzi. Oby Urku wytyczył nam drogę z tego życia do następnego, byśmy wszyscy przebyli ją bezpiecznie. Szlak! Ostrożnie, ostrożnie. Ciekawe, dokąd to zaprowadzi. Jego tu jest. Musi być stąd jakieś wyjście. To musi być droga na górę.